Dzień dobry, witam was wszystkich w piątek 9 listopada 2018 roku. Jest tutaj z nami pan Łukasz Bednarek z przychodni weterynaryjnej 4 Łapy w Inowrocławiu przy ulicy Jagiellońskiej 27. Pan Łukasz współpracuje tutaj ze mną w opiece nad gołębiami. Sam jest hodowcą gołębi pocztowych, który uczestniczy aktywnie w lotach. Chyba domyślam się, że szczególnie młodymi latasz. No na razie tak, bo stado jest zbudowane na stare gołębie. Czyli tutaj już kilkuletnie doświadczenie w takiej intensywnej hodowli gołębi pocztowych. Oprócz tego przychodnia weterynaryjna, gdzie oczywiście nie tylko się tutaj państwo Bednarkowie, bo żona też jest weterynarzem, zajmują gołębiami, zajmują się również innymi zwierzętami domowymi, ale co bardzo ważne, zajmują się gołębiami, mają w tym zakresie duże doświadczenie, mają, co tam macie, sprzęt umożliwiający prowadzenie badań profilaktycznych. Tak, no i też zajmujemy się już na wysokim poziomie chirurgią tych gołębi w ten sposób. Z jedną z takich operacji, którą teraz przeprowadziliśmy, to usunęliśmy nowotwór jajnika u 17-letniej samicy gołębia pocztowego. Ostatnio rozmawiałem z panem, dalej jest zadowolony z tego względu, że po prostu gołąb u niego jest w gołębniku i cieszy. Czyli to już nie te czasy, że kasacja, tylko teraz ktoś, kto urwanie głowy, jak kocha gołębie, dba o to, żeby dożyły starości jak najdłużej. Oczywiście. Słuchajcie, dzisiaj będziemy szczepić moje gołębie. Ja 31 października przeprowadziłem badanie profilaktyczne w przychodni państwa Bednarków. Badanie to wykazało, że nie ma problemów żadnych z larwami ni cieni. Poziom kokcydiów był bardzo niski, nie wskazywało tutaj nic na potrzebę prowadzenia jakiejkolwiek terapii. Pod względem rzęsistków też wszystko w porządku, więc możemy tutaj dzisiaj szczepić gołębie. I przy okazji, że mamy możliwość rozmawiania z panem Łukaszem, chciałem cię, Łukasz, spytać właśnie, jak teraz mam postępować z gołębiami w okresie tego szczepienia. Co byś tutaj zalecił w zakresie właśnie utrzymania tych gołębi? Ze względu na to, że dzisiaj po prostu gołębie będą szczepione dwoma szczepionkami i tak naprawdę dostaną 3 antygeny, czyli na paramyksowirozę, salmonellę i ospę, po tym szczepieniu zalecałbym podawanie witaminy B do wody, do picia przez okres 4-5 dni, ze względu na to, że po prostu witamina B będzie wspomagała układ nerwowy. Te wszystkie sytuacje takie związane z objawami, powikłaniami po prostu poszczepiennymi na zasadzie jakiegoś osłabienia gołębia, kręćka tak przysłowiowego, który się mówi, powinna ta witamina B eliminować. Następną sytuacją, którą powinien go otrzymać, to też jest karma, dobrej jakości karma. To jest wzbogacona dodatkowo przez probiotyk oraz witaminę C. To też wszystko będzie powodowało podniesienie tej odporności, gdzie ten organizm z tymi antygenami, które dostanie, zacznie sobie walczyć i układ odpornościowy będzie wtedy budował odporność. Witamina C dla gołębi, to ona jest w jakimś płynie dostępna? Tak, to znaczy, jeśli patrząc pod względem tego, skąd tą witaminę pozyskać, to takim preparatem, który ja używam, to jest firmy Ronflick, jest MUM. I proponowałbym ten preparat. MUM. I to jest w proszku do picia? To jest w proszku. To można podać do picia, bądź po prostu na karmę. Właśnie na karmę. Rozsypać tak. Bo ja też mam, zakupiłem sobie taki środek, który stosowałem w czasie lęgów. Taki ogólnie wzmacniający, zawierający właśnie dekstrozę, glukozę. Tak, bo to wszystkie te cukry też będą powodowały, że ten organizm będzie sobie... Będzie mocniejszy. Mocniejszy i łatwiej radził sobie z tym szczepieniem. Przede wszystkim też trzeba pamiętać, jeśli szczepimy o tej porze gołębie, to problemem dużym w stadach jest grzyb, który tutaj wchodzi poprzez po prostu wilgoć, która teraz jest wszechobecna. Te mgły to trudny to jest okres dla gołębia i też trzeba wziąć pod uwagę po prostu walczenie z tym grzybem. W gołębniku powinno być sucho, a gołębie też powinny być zabezpieczone jakimś preparatem przeciwgrzybicznym. Jest ich bardzo dużo na rynku preparatów takich naturalnych, ziołowych. Przerwę ci, bo stosowałem za twoją namową preparat Haplapsa Coccin Forte bodajże. Tak? A to jest na koksydiozę. Tak, ale oni też mają, Haplaps też prowadzi... Też jest preparat. Fungistop bodajże. Fungistop.
czyli z tego typu rzeczy, jak Paplabs, co tam jeszcze, polski jest producentem. Znaczy przede wszystkim jeszcze uważam, proponowałbym, żeby zacząć stosować siarczan miedzi. To jest taki najprostszy preparat, który w sumie najlepiej idzie. Według mnie na swojej hodowli, jak sobie to przetestowałem, uważam, że on mi najlepiej służy. Jest łatwy do podania, daje się jego 1 gram na 5 litrów wody. Czyli tego proszku niebieskiego, tak? Tak, siarczan miedzi, 1 gram na 5 litrów wody. Dokładnie. Do picia. Przez okres? Przez okres od 4 do 5 dni. Bo to też nie ma sensu podawania jednorazowo, to trzeba pociągnąć ten 4-5 dni. Ja też stosowałem, właśnie miałem od ciebie siarczan miedzi i muszę wam powiedzieć, że w przypadku, kiedy gołębie miały taki właśnie problem ewidentny z grzybami, kiedy ten kał był rozluźniony, a nawet taki nieprzyjemnie pachnący, po kilku dniach podawania siarczanu miedzi rzeczywiście ten kał się zagęszcza, gołębie są w dobrej kondycji. Oczywiście. To bardzo wspomaga. Dodatkowo też ten siarczan miedzi zabezpiecza przed grzęchiskiem. No, dużo ma takich zastosowań. Tak, bo też hepsamitozy, tak. Te wszystkie takie skorzenia, które tam gdzieś gołębie mają w wolu, w przełyku, przewodzie pokarmowym. Jeszcze takie pytanie zadam przy okazji właśnie, bo wiesz, wielu hodowców tak podchodzi, że zima to taki okres, to tam ani lęgów nie ma, ani pierzenia, to tam sypią gołębiom trochę jęczmienia i mówią, żeby się nie zapasły, bo to tam źle im będzie, jak się zapasą. Co o takim postępowaniu sądzisz? Jak w ogóle doradzałbyś utrzymanie gołębi zimą? Przede wszystkim uważam, że zima to jest taki chyba najtrudniejszy okres, z tego względu, że po pierwsze, tak jak mówiliśmy już o tych sytuacjach zmiennej pogody, wilgoci. Właśnie, bo te zimy teraz nie są wcale takie suche, tylko wręcz bardzo mokre w naszym klimacie się stały, tak? Ja podchodzę do tego tematu, że przede wszystkim jęczmień nie zapewnia codziennego bytowania gołębiowi, tak jak powinno to wyglądać. Przede wszystkim gołąba 41,5 stopnia temperatury, no to jest bardzo duża ciepłota ciała, ale przede wszystkim organizm musi to w jakiś sposób utrzymać, wytworzyć. Tak? I z czegoś to musi brać. Przede wszystkim bierze to z pokarmu. No jeśli będzie ten pokarm słabszej jakości, czyli dołożony ten jęczmień, no to ten organizm nie będzie tak funkcjonował, jak powinien. Tutaj nie wiem, ja nie uważam, że kwestia otyłości gołębia. No właśnie, o to chciałem pytać. Sytuacja wygląda w ten sposób, że tak naprawdę cała ta zima powoduje przygotowanie. No teraz do lęgów. To jest najważniejszy okres, gdzie ten gołąb musi się wypierzyć, bo tutaj jest sytuacja, też organizm pobiera dużo składników na budowę tego pióra. Następnie przygotowanie do lęgów, no też to będzie go obciążało pod tym względem. Skądś to musi brać. Jeśli będzie po prostu chudy ten gołąb, no to uważam, że w większości będzie problemu w gołębniku się najwięcej to bierze z powodu tego złej jakości jedzenia. Bo ja myślę, że to tak naprawdę chyba trudno zapaść gołębie, żeby one były niezdolne do lęgów. Ja nie wiem, jeszcze się z tym nie spotkałem. Znaczy, ja jak patrzę sobie po wprowadzeniu tych gołębi u nas, no to przede wszystkim też raz spróbowałem takiej sytuacji, gdzie było ten jęczmień wprowadzony, to po tygodniu stwierdziłem, że po prostu to, co się stało względem żywienia, to doprowadziło swoją hodowlę praktycznie do upadłości i w momencie wycofałem ten jęczmień. Także przede wszystkim... Nie bać się karmić gołębi zimą. Oczywiście. Po prostu... I przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że ta karma musi być jednak stała, bo zmieniając tą karmę doprowadzamy do zaburzenia w florze jelit i będą biegunki. No i z tego będą wychodziły różne inne dziwne choroby, które teraz na przykład o tej porze, jest ich, jak patrzę w przychodni, jest bardzo dużo. Czyli właśnie też dbać o to, żeby ta karma nie zalegała w karmnikach, żeby tam nie wilgotniała, żeby po niej myszy nie biegały, które tam... Oczywiście. Roznoszą bakterie salmonelli i wszelkie inne choroby. Także myślę, że co, dbacie o to, żeby w gołębnikach było sucho, żeby gołębie miały po prostu w miarę bogate, różnorodne składniki w karmie i tyle. Tak? Nie ma co tam świrować z jakimiś lekami, ale tutaj w czasie szczepienia rzeczywiście warto te preparaty wzmacniające zastosować i tą taką zwiększoną dawkę witaminy, tak, żeby... Oczywiście, no przede wszystkim można też to spojrzeć po gołębiu, jak wygląda po jego mięśniu na klatce piersiowej. No, jeśli będzie on wypełniony, to jest okej. Okay. Wczoraj miałem taki telefon też od kolegi, gdzie zakupowałem gołębia. Rozmawiałem z nim o jego prowadzeniu stada. No to tak, przede wszystkim uważam jednym takim bardzo ważnym schematem, gdzie można stwierdzić, że gołąb jest zdrowy, to po prostu jak się weźmie gołębia, przyłoży tutaj do klatki piersiowej, to musi się być brudnym po nim, czyli od pyłu. Od pyłu, tak, no wiesz, tam generalnie ci powiem, że jednak te zamojskie to tak bardzo chyba aż nie pylą jak pocztowe.
Natomiast no, tutaj możemy sobie tam kilka gołębi złapać. Weź w ogóle oceń, jakim one są w stanie zdrowotnym według ciebie. Wiadomo, ty masz pocztowe, to troszeczkę inaczej te gołębie wyglądają. Nie, no oczywiście, ten gołąbiec uważam, że jak najbardziej w porządku, nadaje się do szczepienia. Ma bardzo ładne pióro. Tu właśnie widzisz, są takie te pałki, tak, które u zamojskich występują, u pocztowych, tego chyba się, tego to się nie zdarza. Tego się nie zdarza. Przede wszystkim gołąbiec ładnie wypełniony tutaj na klatce piersiowej, także na pewno to szczepienie nie będzie stanowiło dla niego jakiegoś większego problemu. No i tutaj te gołębie w sumie teraz dosyć mało były lotowane i co, nie są jakoś zapasione, prawda? Oczywiście. Tutaj też jest innego rodzaju ten mięsień niż u pocztowego, ale weź tam sobie wybierz jakiegoś ptaka do przyjrzenia. To jest starszy samczyk, potem był z tego roku. Właśnie to pióro jest strasznie gęste, trudno tak odsłonić jak u pocztowego. Jest jakoś pula też. No tutaj się dostać do mostka to jest problem. Ale to czuć, nawet już nie trzeba się tak, ale też do mostka, czuć to, że tego pióra jest tak dużo, to świadczy o tym, że on jest też zdrowy. Przede wszystkim mięsień jest bardzo pełny tutaj, elastyczny. Także co, będziemy pomalutku przygotować... Przystępować do szczepienia i przede wszystkim to, co bym chciał powiedzieć. Hodowcy, jeśli macie zamiar szczepić swoje gołębie, to proszę. Nawet widać, jak jest. Czyli jest jednak puder. Jak puder wygląda na tym. Przede wszystkim, żebyście pamiętali o tym. Szczepionka powinna być pozyskiwana w przychodni weterynaryjnej, gdzie warunki jej przechowywania są zapewnione. I przede wszystkim niech to będzie polski produkt dostępny u nas na rynku, a nie jakieś szczepionki sprowadzane za granicę, bo to nie ma sensu. To powoduje więcej problemów później i denerwowania się w hodowli, niż... My dzisiaj szczepimy salmowirem. Tak, salmowirem i poksowakiem. Poksowakiem. No i też szczepionki, Łukasz, trzymasz w letniej wodzie teraz, nie? Tak, żeby one były nagrzane. Przede wszystkim szczepionka musi być też przygotowana przed szczepieniem do prowadzenia temperatury. Wyjęta była z lodówki, a teraz była trochę odgrzana. Do temperatury ciała i to są te dwie szczepionki, którymi dzisiaj zaszczepimy gołębie. No co, bierzemy się do roboty. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. W tej chwili przystępujemy do szczepienia gołębi. Czyli to jest teraz salmowir. I od razu poksowak. I gołąbeczki do gołębnika. Śmiało, śmiało, otwórz tylko rękę, już po frunie. No i tutaj ważne jest właśnie co, żeby tego gołębia dobrze trzymać, prawda, Wiktor? Tutaj mamy Wiktora. Ty, Wiktor, jesteś już pracownikiem, czy ty na stażu jesteś tam? Jestem technikiem weterynarii. Technik weterynarii, Wiktor. Też widzę, że polubił gołębie. Pracując w przychodni. I tutaj widzicie fachowy uchwyt. Dziubek naciągnięty, żeby szyja była prosto. Bo słyszałem, że tam niektórzy... Łukasz, też tu możemy pokazać, że... Nieźle kaleczą te gołębie, tak, możemy to szczepić albo automatem, albo strzykawką. Najlepiej po prostu używać strzykawki, insulinówki, bądź automatu, które są dostępne. Ustawić można sobie to po prostu 0,2 i idziemy. No i tutaj też bardzo ważne, żeby... żeby tutaj trafić pod skórę, tak? Tak, przede wszystkim pod skórę. Nie trafić gdzieś tam, kurczę... Najlepiej robić to we dwójkę. Bo słyszałem o takich przypadkach, że tam wiesz, pokaleczone gołębie gdzieś tam pokute, Też podanie źle szczepionki. Po kręgach szyjnych, prawda? Dokładnie. Piórka odchylamy i tutaj delikatnie pod skórę. Tutaj widać też, że Łukasz i Wiktor szczepią gołębie bardzo często. Teraz jest okres szczepień, więc tutaj jest po prostu duże doświadczenie. Wielu hodowców samemu się w to bawi, ale to naprawdę trzeba... Dobrze się do tego przygotować i tutaj umiejętnie tą czynność przeprowadzić. Także samiczki połapane, żeby to wszystko sprawnie przebiegało. Na każdego ptaka to tam paręnaście sekund potrzebujemy i jest to gotowe. Ja za chwilę odłożę kamerę i będę gołębie przytrzymywał, to praca pójdzie nam znacznie szybciej. Także na tym tą relację kończymy poświęconą szczepieniu gołębi
Zapraszam do oglądania mojego kanału, do jego subskrybowania i do oglądania kolejnych filmów na temat hodowli gołębi. Pozdrawiam wszystkich, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.